Cześć wszystkim, z tej strony Drake, wracamy do Final Fantasy 3 u mnie na kanale i jak widzicie właśnie opuszczamy jaskinię ognia. Ponieważ tak, ziomeczek przy krysztale ognia jest absolutnie nie do zajebania i jakby to już, wiecie, mam tutaj pewną czerwoną flagę, że tak powiem, nad głową, ponieważ chyba jesteśmy w klimacie typu Final Fantasy 6. A to jest najgorszy z możliwych klimatów, jaki może być. Mianowicie tak, kiedy zacząłem szukać w internecie podpowiedzi, jak drania pokonać, większość poradników mówi, no nie powinien sprawić problemu, to bardzo podstawowa walka. Facet trzaska mi obszarówki po 200, po 300 na całą drużynę, więc nie do końca wiem, jak można to nazwać podstawową walką. Ale dobra, spoko. Póki co włączymy walki, wskakujemy na łódeczkę. Albowiem tak, mamy miejsca, które przegapiliśmy. Więc póki co jebać pomoc krasnoludom. Musimy walczyć, ponieważ musimy mieć expa. Tutaj zaskoczenia brak, więc to się będzie działo. Potrzebujemy rozwijać nasze joby. Ale tak, co jest istotne, to gdzieś w tym całym rozgardiaszu pominąłem najwidoczniej wieś. A nawet dwie. Jedna nazywa się Gzal, jak Gzal Greens, te od Chocobo. A druga to ta cała wioska starożytnych, wiecie, miasto, z którego pochodził ten tam kutasiarz, który się poświęcił w wieży. Tak więc, no. I tak, czemu nas te wioski interesują? Nie ma tam fabuły, jeśli wierzyć poradnikowi. Hello there. Ale za to można tam kupić zaklęcia drugiego poziomu. I ja dobrze wiem, że naszym pierwszym priorytetem jest przetrwanie, a nie możemy przetrwać ataków gościa od ognia. Ale wiecie, jak przetrwamy atak, to fajnie byłoby, gdybyśmy mogli sprawić jakikolwiek damage. Tak więc, tak, szukam. A tutaj mamy to latające gówniane drzewo, z tym chyba póki co nie jesteśmy w stanie nic zrobić. Ale, no tak. Więc tutaj lecimy do przodu. Jest tak, póki co walki odpalone i szukamy tych całych wiosek, tych całych gzal i wioski starożytnych. Ponieważ tak, to cure nas nie ustawia definitywnie, bez dwóch zdań. Przynajmniej levelujemy sobie. Oni gdzieś tam mówili coś, że jest na zachód, tak więc może gdzieś w tą stronę. Tutaj mamy kolejny Chocobo Force. O! I mamy wioskę numer 1. Mamy Knockera i Flyera. A raczej Fryera. A taki głupi ryj. Ogólnie tak, bardzo, bardzo, bardzo mi się nie podoba, że właśnie wyczuwam powoli tutaj klimat Final Fantasy 6. To nie jest dobra informacja dla mnie. Ogólnie jeśli brzmi dziwnie w tym odcinku i w kolejnych, to kwestia tego, że jestem dosłownie tyle co po chorobie. Nawet jeszcze nie jestem doleczony na 100%. No tak, jesteśmy potomkami starożytnych. Obiegnij cały kontynent na Chocobo, dam ci nagrodę. Okej. You little shit. Obiegnę. Żebyś wiedział. Po złości. Giddy up. Patrz. Patrz jak biegnę. Mogę to zrobić bez żadnego problemu, ponieważ Chocobo wyłącza walki. Jestem ciekawy, czy będzie jedyna mapa tej gry. Jeśli tak, to czeka nas bardzo krótka przygoda. Jeśli nie, to nie jestem zadowolony, bo definitywnie wolałbym, żeby była to krótka przygoda. O, kolejna mieścina, dobrze wiedzieć. Okej, muszę to zapamiętać. Spodziewałem się niczego na tej pustyni w sumie. Faktycznie w ogóle przy montowaniu odcinków zauważyłem, że na samym początku gra ustala fakt, że jest to latający kontynent.
Więc tak, to było wiadomo od początku. Nie powinien być tym zdziwiony. No dobra, przeszedłem. Czokobo rzucił się w przepaść. Najwidoczniej byłem złym właścicielem. Ty, you little shit. Tak, proszę. Jej, dostałem kawałek chleba, nie było warto. Czuję się wręcz oszukany, moi drodzy. Więc tak, mamy spanko. Mamy babę. Warriors of Dark? Wow. Huh. Warriors of Dark, co? Czy macie tam jakiekolwiek przydatne informacje? Nie, zero jakichkolwiek informacji. Dobra. Pancerze, potrzebuję pancerzy. Mam nawet troszeczkę pieniądza. Dziadu. O. No, liczyłem, że dostanę jednak troszeczkę więcej rzeczy do kupienia. Dobra. Ziomeczek ninja dostał rzecz. Posprzedaję to. I teraz wiecie, ja wiem, że teoretycznie mógłbym teraz przeklasować każdego i z... Wow, that's pathetic. Przeklasować każdego i na przykład dać każdemu fire mail, przez co będą odporni częściowo na ogień, ale też bez przesady nie chcę mi się tego robić. Szanujmy się, prawda? Dobra, tak, mamy the stuff. Więc tak, mamy opcję wyteleportowania się z dungeonu, co jest super wygodne, ale nie jest naszym priorytetem. Cura, to jest definitywnie nasz priorytet. O, stać na nas wszystko, cudownie. Wszystko to moje ulubione zakupy. Więc tak. Nie wiem, czemu mam... To dziwne. Nie wiem, czy mi jest w jakikolwiek sposób ustawia. Dobra, ale tak, anyway. Fajra. Fandra. Blizzara. I Kiura. Dobra. Teraz mamy magię i nie mamy pieniędzy. Tak więc oby zupełnie przypadkiem nie było tu jakiejś zajebistej broni do rozpierdalania galaktyk, bo nie będzie mi na nim stać, chyba że nie za darmo, wtedy będzie darmo to właściwa cena. Nothing. Anyway. A czyli mogę użyć trzech maksymalnie zaklęć drugiego poziomu. Kobieta tak samo. Dobra, chyba stać mi nawet, żeby się przespać, chyba że starożytni wołają za swoje usługi po 500, wtedy nie będzie mnie stać. A co ty masz, dziadu, tutaj? Na, nothing. Za szybko kliknąłem, nie wiem ile zapłaciłem, pewnie jestem oskubany w tym momencie. Dobra, bomba. Więc tak, to była jakaś przygoda. I widzieliśmy, że po prawej, na tym tam cypelku jest też jakieś miasteczko. De facto dzięki naszej magicznej podróży na Chocobo obeszliśmy ładnie mapę i widzieliśmy, że na przykład na tym tam całym pierścieniu otaczającym właśnie mapę nie ma de facto nic ciekawego, tak więc... You know. Nie musimy się tym przejmować. Nie mam zamiaru tracić many na tych patałachów definitywnie. Nie są warci mojego czasu.
Póki co, wiecie, jeszcze traktuję to normalnie, jakby nie używamy żadnych cheatów, haksów i tak dalej, poza okazjonalnym wyłączeniem walk. To mnie niepokoi, ale chyba nie mogę nic z tym zrobić. Ale jeśli utkniemy, to nie pozwolę kolejnej przygodzie z Final Fantasy być Final Fantasy 6 i po prostu odpalę mnożnik expa i będę, wiecie, trzaskał expa więcej niż na to zasługuje. I tak, wiecie, będę to powtarzał, żeby nikt tutaj nie odniósł złego wrażenia, ale tak, gdybym grał to prywatnie, wiecie, bez odpalonego nagrywania i tak dalej, to grałbym normalnie, nie używałbym tego. Prawdopodobnie nawet, wiecie, wyłączenia walk używam tylko i wyłącznie w momencie, kiedy, nie wiem, musiałbym kończyć nagle grę i, nie wiem, byłbym w środku dungeonu, to wtedy, wiecie, totalnie wyłączam walki i szedł do najbliższego save'a. Ale z racji tego, że mamy 5 tych finali do nagrania z rzędu, czas leci i mój, i wasz, no to będę sobie pozwalał na używanie tych boosterów, jeśli będziemy pod ścianą. Na szczęście walki są częste, ale nie aż tak częste jak były w Final Fantasy 1 i 2, zwłaszcza w 2. Ja, wiecie, teraz po graniu w dwójkę cały czas czekam, aż się pojawi napis wytrenowano zdolność czy coś takiego, ale nie, to te czasy już minęły. To jest co najwyżej joby mogą wylevelować. Też to od razu powiem, normalnie staram się dobrze, wiecie, przeczesać te materiały podczas montowania i wymontować wszystkie moje dziwne dźwięki, kaszlnięcia i tak dalej. Teraz z tego, że jestem po chorobie, jeśli gdzieś przepuszczę, to dużo kaszlę, kiedy jest cisza, więc jeśli gdzieś jakieś przepuszczę, to wybaczcie, robię co mogę. I to się tyczy tego odcinka i dwóch kolejnych, bo wcześniej byłem normalnie zdrowy. Oj, karamba. Dobra, zobaczmy jak działa cura na wszystkich. 5, dobrze, to jest dobre leczenie. W ogóle wiem, że jesteśmy aby na 4 czy na 5 odcinku, a ja już poruszam ten temat. O szrak, nie chciałem tego powtarzać, dobra, nieważne. Ale po tym, że jesteśmy na 4 czy na 5 odcinku i już gra dała nam zaklęcie drugiego poziomu, jestem ciekawy, jak długa to będzie przygoda. Gzal. What the fuck? Okej, okay, to twoje stado. Lol. Pani ma owieczki. Jakie to było urocze w ogóle, nie? Jakie to było sympatyczne. Na czym handlujesz? O, tak. Wow, co? Wait, what? What? Blizzaga? Holy balls. Wiecie co? Jakby... No. 3 kafle. Brakuje mi 8 stówek. Tego nigdy w życiu nie użyję. Dobra. Dawaj mi tą blizagę. To też brzmi dobrze, ale nie aż tak dobrze. Zakładam, że nie mogę się jeszcze tego nauczyć. Kurwa, mogę sprzedać Serpent Sworda. Wow! Damn! Holy shit! Jak tym pierdolniemy tego ognistego gościa, to facet się kopytami nakryje. Czy to jest domek wskrzeszający? Tak. Mamy 2 sklepy z itemami. Versus, ja nie umiem tawić drzwi w dalszym ciągu.
Magiczny klucz. Brzmi jak skam, dawaj 5. Hej! Ła! Okej, nie mogę chodzić po warzywach. Cudownie. Ty już możesz, ja nie mogę, spoko. Z drogi. Idź. Choco Chamber. Słoje. O! Gzal Greens. Awesome. I więcej Gzal Greensów. Okej, okay, używając Gzal Greensów możemy zwabić lidera Chocobossów. To całkiem big fella, to będzie fat Chocobo, prawda? No dobra, awesome. A mamy tutaj hoł, mamy też piano. Nie mam bladego pojęcia, co idzie w tej cutscence. Aha, to jest to, dobra. Prześpimy się ponownie, 120, widzę, że ceny rosną. Definitywnie wolałem, kiedy drużyna się rozdzielała do snu, to było fajniejsze. Dobra, ty zatańcz dla mnie, nigdy nie odpuszczam dobrego show. Lunew jest niezruszony. On jeszcze nie rozumie tego konceptu, w końcu ma 10 lat. Okej, okay, Fat Chocobo przynosi przedmioty w swoim brzuszku. No dobra. Czyli tak, jeśli mamy Chocobo Forest... No teraz na chwilę wyłączymy walki i znajdziemy jeszcze Chocobo Forest. Nie chce mi się go szukać z włączonymi walkami. A, kiedy on jest koło Królestwa Krasnoludów, to teoretycznie... szlak. Będę mógł zwabić grubego Chocobo przy pomocy Gzal Greensów. I on da mi coś? Gzal Greens? Gruby Chocobo pojawił się! Ooo! That's a big boy! Hello! Aha! Gruby Chocobo jest skrzynią. What? That's so weird. Ta gra jest taka dziwna. Dobra, okej. I to było wszystko, co gra miała nam do zaoferowania. Tak więc zróbmy save'a. Tak jest. Sejwik. Walki wyłączone. I spróbujmy się teraz z tym motherfuckerem. Wbiliśmy nieco poziomów i mamy zaklęcia wyższego poziomu, więc może zabijemy go zanim on zabije nas, a jeśli nie, no to mnożnik expa i parę walk tutaj i myślę, że to nas postawi na nogi. Jezus, a tu. Dobra. Zapiszmy teraz jeszcze quick save'em tutaj. Dobra. Boy, let's go. Gacko. Ensak, cyk, 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 cyk. Nie, wróćcie. Lepiej będzie Arctic Wind. Arctic Wind, w sensie Antarctic de facto, jakby się na tym zastanowić, ale no. Ero i fucking Blizzaga. Dobrze, zaatakował fizycznie, to jest dobry znak. Ingus,
taka okazja do ataku. Taka kuźwa okazja. Dobra. Cure pojedyncze. Błagam, traf tym, stary. Musisz. Dobra, lecimy tym. W dalszym ciągu bardzo duży damage. Nic się nie zmieniło. Mua. Magnifik. Dobra. Cura na wszystkich. Lecimy Blizzara, Flame. Dobra, wszyscy są kurwa martwi. Dobra, jeszcze Lunef i Refia. Cudownie. Utrzymamy tę drużynę. Dobra, to przetrwamy. Nie może mieć już dużo życia, prawda? Nie może, prawda? Prawda? Powiedzcie, że nie ma dużo życia. Czy mam Phoenix Downy? Na. No come on, stary, no nie możesz mieć już dużo życia. To jest absolutnie fizycznie niemożliwe. Wcześniej zadziałało to dużo lepiej. Come on! My bro! Dobra. Teraz albo nigdy. Teraz albo nigdy. Przetrwaj to, Lunef. Nie przetrwałeś tego, Lunef. God damn it. A może na przykład, gdyby ktoś nie spudłował pierwszą blizagą, byłoby lepiej? No nie? Niestety nie mam zbytnio niczego, czym mógłbym go bić lepiej. That's the problem. Zaryzykuję też stwierdzenie, że nie ma znaczenia w jakim miejscu stoimy. Dobra, dajmy temu jeszcze jedną próbę. Chyba zignoruję Antarctic Wind, bo mam wrażenie, że chłopaki lepiej biją z łapy, aniżeli tymi przedmiotami. Dobra. Nie jestem w stanie stwierdzić, jak on zaatakuje po raz pierwszy, więc od razu rzucam obszarówkę. Dobrze, trafił pierwszą blizagą, cudownie. O, to było dobre. Obszarówka leczenia miała sens, widzę. Dobra, tak, jest spoko, jest awesome. Obszarówka leczenia. Blizaga. Przeżyjmy to, błagam, chłopaki, przeżyjmy to, nie przeżyliśmy tego. Ark nie żyje, szkoda, bo był naszym głównym damage dealerem. Blizaga robi niesamowitą robotę. Ogólnie zaleta tego, że... God damn it. Że Ark nie żyje, jest to, że teraz leczenie jest potęgowane, bo nie uderza w 4 osoby, tylko w 3 osoby, więc wiecie, może tym 3 osobom poświęci więcej mocy. Dobra. Póki co się trzymamy. Mamy całkiem sporo użyć zaklęć, tak więc możemy lecieć. Salamandra. Smokozer był zielony. Właśnie mnie zabił. O nie, jeszcze, okej. Okay. Czy krytyk mnie uratuje? Nie, krytyk mnie nie uratuje. Nie, kliknąłem.
No, tak więc sprawa wygląda jak wygląda. Ja swoje warunki wam przedstawiłem i wygląda na to, że teraz te warunki muszą stać się... wiecie, stać się faktem. Po prostu boosty, XP, cyk, 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 razy 4 jest najwięcej. Wyjdziemy, że tutaj. Zrobimy z dwie, trzy rundki. Zabijemy ich. I tak, generalnie wiecie, na przykład właśnie, dokładnie to, że właśnie większość poradników określa tego bossa jako nic trudnego. To mi znowu podpowiada, że jesteśmy w rejonach finala szóstki, gdzie boss niszczy mnie czwartą godzinę z rzędu, a internet mówi mi: nie no, ten boss nie jest taki trudny, wystarczy go pokonać po prostu. Nawet nie ma co się bawić strategię w tym momencie, ponieważ gościu jest tak słaby. A ja mówię, jakim cudem jest słaby, jakby idę i walczę i toczę większość walk po drodze, więc o jakiej słabości wy mówicie, czy gram w tą samą kurwa grę? Wiecie, jakby... wiem, że musiałem podexpić pod ostatniego bossa w Final Fantasy 2, ale to był ostatni boss i to mogę wybaczyć generalnie. Ale no, w Final Fantasy 1 przeszliśmy normalnie, bez skombinowania, jakby po prostu toczyliśmy tyle walk, uznaliśmy za stosowne i zawsze byliśmy, wiecie, w zasięgu, żeby dobić się do zwycięstwa. Czy to strategią, czy to kombinowaniem, czy to co, czy to nie wiadomo co. A tutaj widzę, że jesteśmy w dupie, mimo tego, że de facto wyłączam walki tylko wtedy, kiedy chcę opuścić na szybko lokację, no bo nie uważam, żeby ponowna walka z tymi samymi wrogami miała jakikolwiek sens. I kurwa, Ark nie żyje, Areczek nie żyje, cudownie, doskonale. A co oznacza, że nie dostanie expa, co znaczy, że się kurwa nie rozwinie. Świetnie, splendid. No i teraz wiecie, gra jest tak skonstruowana, że ja muszę wyłączyć walki i iść do najbliższego miasta i uleczyć postać i przespać się i no, ten cały bullshit. Dobra, więc tak, tutaj w tym odcinku zwiedziliśmy sobie dwa miasteczka. Stoczyliśmy nieco walk, podjęliśmy próbę pokonania ognistego ziomeczka. No i co? No i tutaj sobie zakończymy chyba. Ja po prostu powalczę gdzieś, może blisko jakiegoś, nie wiem, miasta czy coś takiego, żeby co mieć bliskie źródło wskrzeszenia koło siebie. Tutaj chociażby mieć źródło wskrzeszenia, prawda? Żeby mieć źródło wskrzeszenia, jakby co? No i tak będzie. I będę po prostu czekał na lepsze levele po prostu. Jeśli się przeleweluje, well shit. Niestety, szanowna gra nie informuje mnie, jakiego poziomu ode mnie wymaga. Na pewno poziomu zdobytego drogą naturalnego rozwoju, czy coś ten deseń. Dobra, tutaj było to miasto tych tam starożytnych, czy cokolwiek. Ale urocza ma laguna w ogóle, nie? Więc możemy się przekimać tu. Ale dobra, tak, tyle ode mnie. Dzięki za uwagę. Jeśli wam się podobało, zostawcie łapkę w górę pod tym filmem. I do ósmych odcinkach Final Fantasy 2 na moim kanale. Pa, pa!